Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w ten piękny, niedzielny poranek 3 kwietnia zawędrowaliśmy do Ostródy, do kolegi Jerzego Szczypułowskiego. Przepraszam. Kolega lotuje w oddziale 0245 Ostróda, okręgu Olsztyn. Kolega tytuł tutaj zdobywa na miano i oddziału, na szczeblu oddziału i na szczeblu okręgu, ale więcej o tych sukcesach powie nam kolega Jerzy i jeszcze tutaj kolega oczywiście musi wspomnieć o swoim wspólniku, z którym tą hodowlę tak, prowadzi. Lotujemy z kolegą już od 4 lat, Sewerynem Burchardem. Od 2 lat jesteśmy mistrzami oddziału, raz byliśmy mistrzami okręgu. W tamtym roku zabrakło nam troszkę szczęścia. Do ostatniego lotu byliśmy na 2 miejscu w okręgu. Po ostatnim locie spadliśmy na 6. No troszkę nam gołębie złapały grzyba, no za późno to zauważyliśmy, już było mało czasu, żeby przeleczyć. No i ten ostatni lot to nie był zły lot, bo mieliśmy 3 wynik w oddziele, ale żeby wygrać w okręgu był to troszkę za słaby wynik. Ogólnie gołębi mieliśmy w 2014 na 21 lotników było 12 naszych, mieliśmy 6, 7... W okręgu czy w oddziale? W oddziele. Mieliśmy 7 gołębi na ogólnopolskiej wystawie, mieliśmy 9 gołębia w Polsce, w gazetce Dobry Lot. No mieliśmy w kategoriach, praktycznie w każdej kategorii mieliśmy prawie że pierwszego gołębia. Mieliśmy gołębia samicę, mamy samicę, która jest przeznaczona już do rozpłodu. Była najlepsza w kategorii B w okręgu i w kategorii maraton w okręgu i była najlepszym lotnikiem okręgu. Także na 14 jeszcze, badań... Jeszcze warto wspomnieć, że ty o tych sukcesach, co mówisz, to powiedzmy ile oddział liczy tutaj hodowców, bo ponad 140 hodowców jest. Widzimy. Tak, i okręg jest też bardzo mocny, tutaj są bardzo dobrzy hodowcy. Można wspomnieć o czy Wiesiek Bytner, czy Janusz Szalkowski. To jest bardzo, bardzo dużo i w naszym oddziele bardzo dobrzy hodowcy, czy Andrzej Rzymkowski, który jest ciągle na szpicy w okręgu i wygrywał kilka razy. No jest bardzo dużo dobrych hodowców i chłopacy młodzi, którzy wchodzą i pną się do góry. Także konkurencja jest duża. Wiadomo, czym konkurencja jest większa, tym jest trudniej wygrać. No ale jakoś nam się udaje. Ta spółka uważam, że jest dobrą spółką. Dogadujemy się dobrze. Kolega też jest, powiem, znawcą i pasjonatą gołębi. Radzimy sobie dobrze i wyniki przyszły szybko. Szybko, bo mówisz, od ilu hodujecie te gołębie? Wspólnie czy samodzielnie? Wspólnie lotujemy. Teraz będzie 5 rok. Lotowaliśmy 4 lata wcześniej. Też w tym oddziale? Tak, tak. Wcześniej ja też już miałem dobre wyniki, bo nie wychodziłem za 1-3, a tu z kolegą jak zaczęliśmy lotować, mieliśmy no, 2 lata z kolei mistrzami oddziału. No i to tak dość wyraźnie, bo tak jak mówię, no, mieliśmy 16 serię w Polsce, to też o czymś świadczy, bo to jest 10 gołębi, mieliśmy 116 konkursów one osiągnęły, więc to jest też dobry wynik. No i myślę, że no cóż tu więcej powiedzieć. Kolegi dzień nie ma, bo kolega w pracy akurat tak, jest, pracuje, ale... no szkoda, chciało, bo wczoraj się praktycznie dowiedzieliśmy, że Krzysztof dzisiaj przyjedzie do nas i no było za późno, żeby zamienił, ale bardzo ubolewa z tego powodu. No to jeszcze na pewno tutaj przyjedziemy, bo to jest piękna okolica, Ostróda, tutaj piękne jeziora są, można naprawdę lecie, zwłaszcza rekreacyjnie spędzać odpocząć. Czas, dokładnie. Tutaj wracając do hodowli, wspólnie hodujecie gołębia i to jest coś takiego, że te gołębie połączyliście swoje hodowle, czy po prostu jest tak, że on do ciebie przyczy, ty do niego niejako? Jak kolega, to wygląda wasze, to po prostu ta spółka i te, jak zaczęliście z tymi swoimi gołębiami? No my znamy się już bardzo dawno, bo ja pracowałem w wojsku, kolega pracował w ochronie też w wojsku, więc był czas na to, żeby razem rozmawiać i kolega zlikwidował, bo ożenił się i przeniósł część gołębi swoich przeniósł do mnie. Te gołębie częściowo są w rozpłodzie, częściowo latają na gołębniku. Połączyliśmy je między sobą. No wiadomo, no mieliśmy też gołębie, które z dobrych hodowli polskich, czołowych hodowców i zagranicznych. I te gołębie wspólnie, powiem tak, żeśmy dość mocno je eksploatowali, bo lotowaliśmy rocznymi od 1 do ostatniego lotu i ja lotuję gołębiami około 15 lat i pierwsze 5-6 lat było tak, no, nawet może więcej, że ta selekcja polegała na tym, że słabe gołębie odpadały, sprowadzaliśmy lepsze gołębie i lotowaliśmy lot w lot roczniakami. Tutaj te gołębie, które masz, ty u siebie miałeś, no,
jak wspomniałeś, od hodowli polskich, zagranicznych, to z jakiej to hodowli, od jakiej gołębi zaczynałeś niejako? No, zaczynałem hodowlę, to tak jak każdy hodowca, można powiedzieć, taką tu od kolegi jednego, drugiego, ale... Już po sąsiedzku? Tak, ale po dwóch latach stwierdziłem, że to nie jest ten kierunek i udałem się do Andrzeja Walędziaka, do Stargardu. Od niego zakupiłem pierwsze gołębie i od razu pokazały się wyniki. Przepraszam ci, przerwę, wtrącę się, to właśnie chcieliśmy powiedzieć, bo dosłownie tydzień temu nagrywaliśmy film u kolegi Andrzeja Walędziaka i kolega wspominał właśnie o tobie, tylko nie pamiętał nazwiska. To teraz już każdy wie, że chodziło właśnie o tego hodowcę, z którym teraz tutaj przeprowadzamy rozmowę. No i to były pierwsze gołębie sprowadzone od niego, później żeśmy zakupowali, to wtedy to ja zakupowałem od różnych czołowych polskich i zagranicznych hodowców, włączaliśmy w te gołębie Andrzeja Walędziaka, no i tak pomału taki nasz szczep się zarysował, teraz obecnie ściągnąłem trochę gołębi od Zbyszka Oleksiaka, które też w połączeniu z gołębiami Andrzeja Walędziaka i tymi, które posiadamy, bardzo dobrze się spisują, więc no myślę, że to jest dobry kierunek i idziemy cały czas z tym, nie to, że stoimy w miejscu, bo co roku dokupujemy 2-3 sztuki, ale to gołębi takie, które naprawdę niekoniecznie mają rodowód, bo ja nie przywiązuję aż tak bardzo i mój kolega zresztą też uwagi do rodowodów, patrzymy na gołębie, które mają wyniki i szukamy gołębi, które po prostu w danej kategorii coś można by było jeszcze poprawić, to kupujemy te gołębie pod daną kategorię i od ludzi, którzy no nie to, że mają gołębie i handlują gołębiami sprowadzonymi gdzieś tam skądś i ten gołąb siedział w rozpłodzie. Interesują nas gołębie po dobrych lotnikach i które miały dobre wyniki. I takie dorzucamy do rozpłodu. To cała hodowla na dzień dzisiejszy, ile liczy gołębi u Was? Oddaliśmy gołębi 79, 80 na spisie, bo jednego nam zabrał jastrząb. Co roku mamy tu problem z jastrzębiem, bo ginie dość dużo gołębi, jak zaczynamy wiosną wypuszczać. Ale jest 79 gołębi do lotu. Tak. Plus rozpód jeszcze? Plus rozpód w rozpłodzie, tam jest 40 sztuk. I młodych trochę? I młodych przeznaczamy dla siebie gdzieś tam 60-70 gołębi. Tak około 150-180 gołębi. Dokładnie. Niecałe między 150 a 200 z tego, co tak szybko liczę. Tak, tak. Dokładnie. Rozumiem. Tutaj te gołębie, które mówisz, tutaj masz te 70 tych lotników, to są z tych gołębi rozpłodowych, które to wychowaliście, przeselekcjonowaliście i wśród tych lotników to jakie się Wam najlepiej sprawdzają? Roczne, starsze, młodsze? Powiem tak, no, u nas gołębie tak naprawdę dobrze, super lecą od gołębi dwuletnich, już jako roczne się pokazują, a jeżeli chodzi o loty gołębiami młodymi, po prostu my nie przywiązujemy aż tak bardzo uwagi, bo to i tak jest ten sezon lotowy bardzo długi i kolega pracuje, ja pracuję i czasami brakuje trochę czasu, nam zależy na młodych, żeby tylko przeleciały i też mamy wyniki na młode, bo mamy tam, zawsze jesteśmy w tej pierwszej piątce, trzecie miejsce, czwarte, piąte, no w tamtym roku mieliśmy szóste trochę, ale to też jest spowodowane tym, że ja zmieniłem pracę, jeżdżę teraz ciężarówką i czasami wjeżdżam w trasę i przyjeżdżam po 2-3 dniach, więc to też, żeby dobrze lecieć, trzeba mieć na to czas i poświęcić wszystko, musi ta systematyczność być, że o odpowiedniej godzinie obloty, karmienie, to wszystko musi zagrać. Dzisiaj już się załapałem niejako, kiedy przyjechałem około 10.30 do kolegi Jurka, mówił, że o 8 wypuściłeś gołębie, tak? Tak. I tu jeszcze tak. Cały czas widzieliśmy, przed chwilą jeszcze nie wiem, czy widzieli, koledzy siadały, resztka i one, tam mamy teraz godzinę już tą 11, 11 one ciągle w tej 8 jeszcze latają, tak? Tak, no część takiej już złapała może za mocno nawet formę i te gołębie, powiem szczerze, że tutaj mam mnóstwo na naszej ulicy jest hodowców, którzy... Ale bardzo... hodowców lotujących? Czy tak, hodowców lotujących i oni bardzo się dziwią, że moje gołębie w sezonie i nawet przed sezonem bardzo dobrze nam tutaj trenują. No nie wiem, czym to jest spowodowane, czy odpowiednim karmieniem, tym... No, nie wiem, co Jurek, ja myślę, że to wszystkim, bo tak jak wspomniałeś, my tu jeszcze wcześniej, nim zaczęliśmy nagrywać, przeszliśmy się troszeczkę po gołębnikach, kolega Jerzy tam pokazywał i rozmawialiśmy o pewnych rozwiązaniach, które ma i za chwilę je pokażemy, ale to się na ten całokształt się składają te wszystkie drobne elementy, tak jak za chwilę zobaczymy, nawet popatrzmy już teraz z zewnątrz, tutaj kolega ma gołębnik, popatrmy od dołu, on ma tam rust w środku, a od dołu oczywiście zamknięte, bo jak rozmawialiśmy tak, z doświadczeń, które miałeś wcześniej, to wynikało, że otwarte takie pod gołębnikami przestrzenie powodowały bardzo duże przeciągi w środku. Przeciągi też powodowały to, że nocą tutaj jest podmokły teren, grzyba szybko łapały gołębie, bo ta wilgoć powodowała to, że te gołębniki no może szybciej były podatne i gołębie szybciej łapały grzyba. Teraz mamy zrobione panele, to są zrobione na zasadzie takie, że na zawiasku. Podnieść można, tak, sprzątać. Dokładnie, to jest... Zobaczmy.
I to są te detale po kolei wszystkie, właśnie, tak, o których rozmawiamy. I tam widzimy, słomę masz. Tak, bo to była słoma rzucana, żeby gołębie sobie mogły nosić na gniazda. I to jest bardzo dobre, jeżeli jest za ciepło, bezwiecznie, to unosimy do góry. Ten, a na obecną chwilę są opuszczone, bo temperatura między dniem a nocą, są dość spore skoki, a tak staramy się, żeby tych skoków dużych nie było. Bo to też, jak właśnie rozmawialiśmy według kolegi tutaj Jerzego, to też wpływa bardzo znacząco na kondycję gołębi. I to też mógł, tak kolejny kroczek do tego, żeby tak, się to przybliżyć do sukcesu. To są detale, które zbierają się na całokształt i na sukces. Myślę, że jest ich dość sporo i żeby wygrać, to trzeba te wszystkie zwrócić uwagę. Dokładnie i popełnić jak najmniej błędów. W obecnej chwili to każdy ma dość dobre gołębie i dobre i bardzo dobre, a wygrywają ci, którzy no, mają pojęcie, jak utrzymać gołębie w formie, jak gołębie karmić, żeby było dobrze. Też tą systematyczną pracą. Tak. Nie zapominajmy o tym. No dokładnie. Ja też kolegom powtarzam, że nie ma czegoś takiego, że jestem dzisiaj na weselu, a jutro mam oblot w piątek, to nie wstanę. No. Jestem taki, że choć jestem na weselu, czy gdzieś tam na jakiejś imprezie, to ta systematyczna... Huch po weselu nie przeszkadza go. Nie przeszkadza, absolutnie. Myślę, że... Nie zwraca na to uwagi. Tak, że taki odpoczynek na świeżym powietrzu przy oblocie dobrze robi, więc no, trzeba włożyć trochę pracy, no i mieć te coś, żeby wyczuć, kiedy coś ten gołąb potrzebuje i temu gołębiowi podać, żeby on miał odpowiednią formę i... Za chwilę nam kolega powie, co podaje i jak podaje i kiedy mniej więcej, tak żeby tylko ten, ale pokażmy teraz może w środku w gołębniku, bo kiedy tu byliśmy w środku, jest bardzo taka przyjemna atmosfera tutaj. Gołębie mają, zobaczmy, mają tutaj bardzo, jest powietrze, proszę mi wierzyć, jest takie świeże, rzeźkie, nie ma przeciągu, tu widzimy, tu kolega ma świetlik jeszcze, też tutaj jasno jest, na różdżce, zobaczmy, tak, jak widzieliśmy z zewnątrz, jest różdż wysoko, o. Wszystko co ciekawe, tutaj kolega ma, widzę, wykonane tylko praktycznie naturalne drewno, tak. Ściany, gołębnika, te cele. Tutaj to widzimy. Nasze zastosowaliśmy tutaj taką podbitkę z regipsu. Ma to na celu, żeby regips po prostu, jak jest za wilgotno na zewnątrz, to on wciąga, później jest, wilgotność spada, więc on oddaje i myślimy, że to też będzie poprawa, bo tak powiem szczerze, wcześniej mieliśmy siatkę na całym poddaszu i to tak nie do końca byliśmy z tego zadowoleni. Przerobiliśmy w tym roku, no trochę jeszcze to wymaga może kosmetyki, ale to wszystko pomału jakoś tam ogarniamy, bo to też jest różnie z czasem. Tutaj właśnie jak rozmawialiśmy, kolega też zwraca uwagę bardzo na tą wilgotność. Tu mówisz, że macie tutaj higrometr też, tak? Tak, teraz zdjęty jest, no, ale, zdjęty, w czasie lotów stosujemy termohigrometr, żeby badać temperaturę, żeby te spadki temperatury między dniem a nocą nie były duże i wilgotność. Więc wtedy wiemy, że jeżeli jest ta wilgotność za mała, to spryskuje czystą wodą gdzieś tutaj, czy nawet jakiś jod dodaje taki, żeby na inhalację to od razu wpływało, też tylko, że jod wtedy rozrabiam na przykład z wodą i mam od razu załatwione jod, drogi. Jak, skąd załatwiasz jod? Z jakiej firmy? Co to jest? Jod różnie, to jest bardzo dużo różnych firm, nie chciałbym reklamować, ale Izovigora i no różne, i Blitza, no jest naprawdę mnóstwo tych dobrych firm, które można zakupić i ten, to nie jest żadną tajemnicą, teraz można wszystko kupić i pozyskać. Tutaj tak, sobie tylko przypomniły to, co kolega wspomniał o tej wilgotności, jak tydzień temu byliśmy, kiedy dwa tygodnie temu, przepraszam, byliśmy u kolegi Rico Weisheita tam w Niemczech. Przypomnijmy sobie, on miał na ścianach, tutaj właśnie też z Jerzym rozmawiałem, on miał na ścianach właśnie gołębnika taką samą rolę, jak tutaj te płyty kartonowo-gipsowe, to on miał Rico miał przybite kartony. I to on te kartony dokładnie tak samo, zraszał je wodą i on mówił dokładnie ten sam efekt. On też oczywiście tam widzieliśmy, wilgotność ustawiał. On miał taki regulator specjalny i on też właśnie też zwracał uwagę, żeby ta wilgotność była na odpowiednim poziomie i on wykorzystywał akurat właśnie ten karton, który oddawał, kiedy potrzeba woda, kiedy trzeba ją jako chłonął. No tutaj zobaczmy, te gołąbki sobie tutaj siedzą ładnie, spokojnie tutaj jest. Tak, spokojne gołąbki są raczej. Tu masz jakie lotniki? Tak, to są lotniki, to znajdują się samce, samice, teraz są obecnie na młodych, już takich zaobrączkowanych. No gołębie staraliśmy się odsprzedać część młodych, żeby tak za bardzo ich nie przeciążać. No wczoraj mówiłeś, miałeś klientów, tak? Tak, wczoraj byli klienci, część zakupili. Wiem, że są hodowcy, którzy są zwolennikami, że po dwa młode, że gołębie się mniej parzą. Ja uważam, że to, czy gołębie się dobrze parzą, czy nie, to jest spowodowane tym, że jeżeli gołąb dobrze trenuje, to po pierwsze wchodzi bardzo dobrze do gołębnika. U nas jest cały czas pełen karmik, teraz tylko są takie pojedyncze ziarnka jęczmienia, ale one już są
głodne i praktycznie u mnie w karmiku przez cały sezon, przez czas, teraz kiedy mają młode w gnieździe, cały czas jest karma w karmiku. Nie muszą w pole latać, czy tu jest na rynek, korzystać z drzew, bo to turystów macie dużo, żeby tym chlebem, nie dokarmiane. Właśnie nie są. Nie są dokarmiane i gołąb jak dobrze trenuje, na przykład latają godzinę, czy tam 40 minut, bo to nie czas trenowania jest ważny, tylko tempo. Jeżeli w dobrym tempie trenują 40 minut, to ja jestem bardzo zadowolony. Teraz jak mają młode, to w ogóle mi nie zależy na tym, żeby one dobrze latały. Po prostu karmimy je tak jak zawsze i chyba dobrze karmimy, bo te gołębie bardzo szybko, po 2 tygodniach już miały taką formę, że mimo to, że miały młode, trenowały bardzo dobrze i bardzo na szybkim tempie. No i teraz staramy się, żeby gołąb nie za bardzo obciążyć, jak trenuje bardzo dobrze, to chcemy po jednym młotku odsprzedaliśmy częściowo, część jeszcze jest, po to, żeby nie obciążać ich. I one tak się nie parzą, no, niektóre mają się ku sobie, to jest normalne, bo to natura, ale nie jest tak, że ten, bo czasami gołębie mają po 2 i bardzo dobrze się parzą, ale nie latają, nie? No to gdzieś tą energię muszą oddać. Więc... To po prostu empirycznie już doświadczyliście tego i tak jak mówisz teraz, już część gołębi odsprzedałeś tych młodych, a część jeszcze została. Tutaj te gołębie, one za miesiąc będą rozpoczynały już lotowanie, będą obciążenie miały takie tymi wszystkimi lotami, które będą, a co im teraz, jak ich przygotowujecie? Jakieś suplementy diety, jakieś specjalne kuracje, czy jakieś jeszcze tak, dokarmianie odpowiednie już? My bardzo dużo, bynajmniej ja jestem z tych technologiem żywienia z wykształcenia, bardzo dużo specyfików im dajemy, rzeczy takich ziół i ten, które są przeznaczone dla ludzi, ale bardzo dużo dajemy przeważnie tych, które są dla dzieci małych, bo dlatego, że dla dzieci przyswajalność jest dużo większa niż dla dorosłych ludzi, witaminy, no różne kaszki, różne białka dajemy. Ale jako dodatki do karmy, tak? Tak, jako, tak. Wszystko jako dodatki. Tak, jako dodatki. Dodajemy dla zaptek, ale to nie jest tak, że tylko z tego korzystamy, bo bardzo dużo specyfików też biorę od Zbyszka Oleksiaka i stosujemy i po przylocie, i w trakcie tygodnia. A to w trakcie sezonu, tak? Tak, w trakcie sezonu. Ale też mieszamy to z tymi specyfikami z innych firm, też z rzeczami, które zakupuję w aptekach, różne zioła, herbatki i to naprawdę nie mamy problemu z żadnymi chorobami. A wiadomo, żeby wygrywać na szczeblu oddziału, okręgu, trzeba te 14 lotów, nie mieć lotu, no można mieć minimalnie słabszy, ale to cały czas muszą być wyniki na pierwszą trójkę, a już jak jest na 5. miejsce z danego lotu, to już jest mała szansa, żeby potem wygrać w okręgu, więc trzeba cały czas lecieć na szpicy i te gołębie muszą naprawdę być w formie. Tutaj jakiegoś lotnika może nam pokażesz takiego? Lotnika? No, bardzo chętnie. Zobaczmy. Ten kolega Jerzy nam teraz zaprezentuje. Samczyk. Niebieski samczyk. Tak. Którego roku? To jest 2011, 1637. Samczyk, który wywodzi się z naszych gołębi i samicy niemieckiej Prange, której kupiłem od niemieckiego hodowcy. Gołąb był raz na ogólnopolskiej wystawie w tamtym 2015, miał być drugi raz, ale wszystkie wyniki z naszego okręgu zostały odrzucone i no nie pojechał. Bardzo dobry lotnik, no średnio tam gdzieś... Teraz masz z czym sparowany? No, mam sparowany też z samicą, też bardzo dobrą. No i akurat teraz nie ma. Nie mam. No ale tu pokażę drugą samicę, drugiego gołąbka, samiczkę bardzo dobrą, która w 2015 miała 12 konkursów. To jest którego roku? Też 2011, 40-13 samiczka. Też była 2 razy drugim lotnikiem oddziału. Gołąbek bardzo systematycznie, 2 razy po 12 konkursów. Raz była wkładana 13 razy, raz 14, miała 2 omyłki, ale gołąbek bardzo szybki i siadał czołowo. Nie są to gołębie wywodzące się tamto, mówiłeś, z Prangego, a ta samiczka? Ta samiczka wywodzi się z Andrzeja Walędziaka i gołębia tego mojego kolegi, którego wspólnika. I to są te z tych gołębi. Tutaj jest samczyk, który jako roczny bardzo ładnie leciał, też się wywodzi z gołębi, ale to już jest córki Van Dijka i gołębi takiego kolegę mamy, który lotuje w oddziele Olsztyn, Jurek Grzakowski. Też bardzo dobre gołębie posiada i czasami od niego coś tam zawsze albo dostaniemy w prezencie, albo odkupimy. Bardzo dobry hodowca. Myślę,
że warto od niego coś. Ale Zbyszko, Aleksiak, jak kupowałeś, to jakie to były gołębie? Coś masz z tego? Tak, tak, to są gołębie na rozpłodzie. Mamy już z tego gołębia tutaj samczyka, który jako roczny. Z jakich było? Z tego 330? Z króla, z mis? Z króla. Tam w tej jest i król i mis. Ten gołąb miał jako roczny 9 konkursów. Bardzo ładnie leciał też czołowo. Bardzo ładny samczyk. Pokażę te gołąbki od Zbyszka na rozpłodzie, które mamy. Wiadomo, to nie jest tak, że mamy od danego hodowcy 10, wszystkie 10 się sprawdzają, bo ja naprawdę sprowadzałem od bardzo dobrych hodowców. Jak wcześniej rozmawialiśmy, 10% się sprawdzi, to już jest dobrze. To nie ma tak, że żeby 100% komuś się sprawdzało. Tam jest super samiczka też. W tamtym roku wróciła. 476 widzę. Nie, ona jest bez obrączki. Aha. Zawiesiła się na jednym locie. Ciemna widzę. Zawiesiła się na jednym locie, wróciła po roku czasu, i bez obrączki najprawdopodobniej ktoś na naszym oddziele ściął gąb, który siadał szpicowo i bardzo dobrze. No ktoś po prostu. Tutaj widzę też masz, przepraszam ci przerwę, masz widzę takich szpaków białych, takich. Tak, szpaki, co to szpaki, są za gołębie? Szpaki to są gołębie, które wywodzą się też z linii Andrzeja Walędziaka. Tu powiem tak, samczyk jest Andrzeja Walędziaka ciemny, a samiczkę mieliśmy niemiecką też z niemieckich gołębi i wyszła samica nam ta, która jako roczna. Ja nie pamiętasz jakich niemieckich to było? To było z gołębi od Henke. Henke, taki młody chłopaczek. Henke, tak? Mhm, Henke. Z Niemiec. Tak, niemiecki hodowca. To był Andrzeja Ciemny na tą szymelkę i wychodziły te szymle. Bardzo dobrze. Właśnie dużo ich takich, znaczy jest dużo, no proporcjonalnie, bo widzę 7-8 takich szymelki, ale te białe na przykład wywodzą się z gołębi płowego i szymla i oddają białe. Mhm. A ten jest na przykład już z tej samicy, także tutaj jest ten płowy, wywodzi się od Henka Lebocha ze Śląska, z gołębi. Także większość naszych gołębi to są niebieskie i niebieskie nakrapiane. No tak właśnie gołębie. Widzę, ale też masz duży udział jest tych gołębi właśnie szpaków takich powiedzmy proporcjonalnie oczywiście, szpaków białych takich. Tak i one bardzo dobrze naprawdę nam się spisują. W tym roku żeśmy stracili też rocznego, który miał też 9 konkursów. No, kolejny szpak. Tak, brat tego gołębia, a to są synowie tej samicy. I które bardzo dobrze jako roczny miał 9 konkursów, bardzo ładnie też leciał jego brat, bo to jest młodek z tamtego roku, też myślimy, że jako roczny już będzie dużo pomagał w drużynie, no ale jego brat w tym roku Jastrząb to wziął nam chyba 7 gołębi, 3 samice, 2-letniego samczyka, no i roczniaka. Także jest tutaj mnóstwo dobrych, stado jest wyrównane, gołębie mają po 10, po 11, samica właśnie tam, które część gołębi tych najlepszych przeposzła w tym roku do rozpłodu. Miały po 14, po 13, po 12 konkursów. Ale to nie jest tak, że miały jeden rok, to były gołębie, które są już 8-letnie, 7-letnie dopiero do rozpłodu. Leciały przez. Cały czas leciały. Tak, przez kilka lat. I większość tych gołębi, które tutaj się znajduje, to są gołębie już z tych linii tych gołębi najlepszych. Nie? Czyli także to po tej selekcji takiej. Tak, tak, tak. Te gołębie już są. No można powiedzieć wszystkie lekko spokrewnione, ale to tak lekko i wprowadzamy do tych gołębi zawsze coś nowego. Coś nowego z hodowli takich, no mówię, żeby tutaj coś, nie zawsze to się sprawdza, bo to wiadomo, to nie jest tak, że od mistrza się weźmie i od razu jest się mistrzem, nie? Także na razie teraz jesteśmy na etapie, że od Zbyszka sprowadziliśmy, zobaczymy, pokazały się jako roczne, zobaczymy jak będzie dalej. No od Andrzeja Walędziaka też te gołębie, od pana Erona. No jest dużo tutaj tych hodowców takich polskich i uważam, że te polskie gołębie, gdzie ludzie wydają duże pieniądze, kupują za granicą, polskie gołębie bardzo dobrze się sprawdzają. Krzyżówka tych Van Dijka z naszymi gołębiami też bardzo dobrze się sprawdza. Że, no jestem zwolennikiem tych gołębi zagranicznych, dobrych hodowli, mieszać ze swoimi gołębiami, nie oryginały, oryginał na oryginał, bo to się. To do rozpłodu tylko może. Tak, to się średnio sprawdza, czy też oryginałami lotować, to
mieliśmy taki przypadek, że od bardzo dobrego hodowcy ściągnąłem 6 gołębi ze Śląska, 3 odeszły po pierwszym locie jako roczne, jako młode, a roczne, a 3 zostały, 3 miały po 4 konkursy, bardzo wysoko w lotnikach, jako roczne, pierwszy lot ginął 2, drugi, trzeci lot może zginął 3 i nie zostało nic. Nic, no zdarza się. No tak, zdarza się, ale to był mój błąd, bo mogliśmy tej gołębi część przeznaczyć do rozpłodu, przynajmniej jedną parę, żeby tam, także... Dobrze, to co, przejdziemy, może teraz pokażemy ten gołębnik, te gołębie z gołębnika rozpłodowego, popatrzmy tylko jeszcze na koniec, o tutaj sobie te gołąbki przejdą, my tutaj żeby ich wypłoszyć, powoli tak przejdziemy, o, tu widzimy młody sobie na słoneczku, o, ładnie siedzi, o, patrzę, tutaj ma kolega tak ciekawie zrobione, żeby wykorzystać miejsce z tej strony, zaraz pełnej ściany dał siatkę i dzięki temu jest świeże powietrze i jasno jest w ogóle, tak, jasność jest. O, także przejdziemy teraz. Jasność też regulujemy tym, że jeżeli panele damy w górę, a nie jest bezwiecznie, to też jest tutaj dużo jaśniej. Ale panele to o których mówisz panele? Panelach tych plastikowych, siding, o tych sidingu. Wtedy jest jaśniej i też no, światłem staramy się trochę regulować, żeby tą formę, czyli wypuszczanie samic na zewnątrz pod wojlerkę. No tak wiadomo, problem parzenia jest wszędzie, u innych bardziej, a jeszcze u innych mniej, ale ten problem pojawia się. Dobrze, to przejdziemy teraz do gołębnika rozpłodowego. Zapraszam.